Asia, trochę czasu minęło od tego naszego ostatniego meczu w lidze. Teraz kończymy rok meczem z ŁKS-em Comerscon Łódź. Zmienił się trener w tym czasie u nas, w naszym klubie. Czy zmienił się sposób przygotowań do meczu? No na pewno tak. Na pewno jest to inna filozofia trochę trenera. No trener ma na razie trochę mało czasu, bo jest z nami dwa dni, także no próbuje wprowadzać jakieś swoje nowe elementy, ale wiadomo, że jeszcze troszeczkę czasu musi upłynąć, zanim to wszystko zacznie funkcjonować. No mam nadzieję, że zakończymy ten rok zwycięstwem i na to się nastawiamy. Miałyśmy troszeczkę przerwy teraz, także naładowałyśmy akumulatory, no i jedziemy bojowo nastawione. Przeciwnikiem ŁKS, z którym w poprzednim sezonie przegraliśmy w Pucharze Polski, to Beniaminek. Czas na rewanż. Jakie są najlepsze, najsilniejsze strony tego zespołu? Ja uważam, że mimo że to jest Beniaminek, to jest bardzo mocny zespół, bo ma w swoich szeregach wiele utytułowanych zawodniczek doświadczonych, także na pewno będzie ciężko, no ale jak liga pokazała, tutaj nie ma słabych i z każdym trzeba walczyć, no i mam nadzieję, że uda nam się zrewanżować. To ostatni mecz w tym roku. Powiedz jeszcze, czego życzycie sobie na nowy rok 2017? No na pewno sobie życzę, żebyśmy były wyżej w tabeli, żeby kibice byli z nas zadowoleni, żebyśmy prezentowały fajną siatkówkę. Tego sobie życzę, mam nadzieję, że tak będzie, że druga runda będzie do nas należeć.